Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bloody, a my dzisiaj kontynuujemy nasze przygody z grą No More Room in Hell. Ze mną są dwie osoby, które w tej chwili jeszcze nie wiedzą, że nagrywam. Ja z nimi zaraz się połączę na Skype'ie. I będziemy grać w trójkę. Więc znalazłem jakieś osoby, więc fajnie się zapowiada. Ej, powiedzcie jeszcze jedno, coś wam trzeszczy, coś chyba komuś trzeszczy tak jakoś dziwnie mikrofon, bo takie w tle słychać takie dziwne burczenie. A to mój kot drapie. Chyba, albo u mnie. Nie no, jest takie dziwne, takie drrr, takie jakby jakaś czekaj, taka... A teraz? Czekaj. Znaczy coś nadal jakby brzęczy, nie wiem właśnie o co to chodzi. To nie u mnie. No to u mnie chyba, czekajcie. Takie jest takie weź to słuchawki się podłącz. A teraz? O, chyba już nie. Tak, teraz normalnie. O, teraz już jest dobrze. Nie dołączyłem się, wywaliło mnie z tej mapy. No mnie też wywaliło. Wywalało dwa razy, ale nie, tylko że jest jakiś głupi. Ej, próbowaliście stworzyć serwer? Spróbuj ktoś stworzyć serwer, ale... No właśnie próbowałem dwa razy. Ale na 8 graczy? No tak, no. O, żyję już. Dobra, czyli ten... Nie dołączymy się na ten serwer, bo wywala nas niestety, musimy gdzieś no, wywalało dwa razy, teraz normalnie połączyło. A mnie wywala. Mam łuki, strzały, i tu bardzo ciężko się jest dołączyć, gdzieś jest mały ping i jest mało graczy, bo przeważnie jest tak, że od razu się gracze rzucają na serwer i to chwila po prostu. Ja kiedyś, bo kolega mi kiedyś ja grałem właśnie ze znajomym, to on tworzył, to po prostu to była chwila zawsze, że był serwer pełny, dlatego na hasło trzeba było tworzyć. A dobra, mi już coś tam dołącza. Ja wyszedłem sam. Mi pobiera. Co, wyszłeś? Razem jakiś serwer, dwa na... No nie wiem, no... dołączcie się gdzieś, to zagramy. Nieważne, czy to survival, czy kampania. I ogólnie rzecz biorąc, kampanię... Znaczy ja... Znowu, poczekaj, ty nadal grasz na tym coś tam Diablo? Nie, już zmieniłem, teraz możecie do mnie dobić jakieś 12 osób. To będzie. Dołączam do ciebie. A to jest to, co graliśmy, co wtedy z tym ogniem było, nie mogliśmy przejść. A, no to w mieście to... To tam sami zostaliśmy wtedy. Kampania, więc... tak? No, taka... To trzeba przeżyć, trzeba uciec. No to jak tak, ale to... czy survival, bo nie wiem. Kurde, z gry mnie wywaliło. Dobra, jestem. Aha, to, dobra, tą mapę też ukończyłem. O, do niej trzeba też podchodzić taktycznie. To przyjdziemy ją, spokojnie. Nie, my też prawie, tylko tam nie wiedziałem co z tym ukończyliście, ile ukończyliście ogólnie kampanii? O, jedną. To, co dobra, ja... Dobra, lightowo. Ogólnie to tak, jeszcze tak tylko dodam, że mam teraz... jakby co ja nagrywam w sumie, bo mam włączonego Frapsa, więc będziecie na nagraniu, ale to chyba wam nie przeszkadza, co nie? Nie, spoko. Dobra, to tak tylko mówię, że pewnie ten filmik gdzieś potem wstawię, bo ja wstawiam ogólnie często filmiki gdzieś na YouTube, więc możliwe, że potem będzie. Tak tylko mówię. Bo ja na dachu byłem. To tak, widzę, że pełno osób jest. No dobra, tu trzeba... Oczywiście dużo, tu trzeba dużo biegać i niekoniecznie zabijać za każdym razem zombie. Bieg za tobą. Na ta, teraz. Tu działa komenda? No tu masz pistolet, chodź. Dobra, ej, chodźcie na zewnątrz już, chodźcie, wyjdźcie na zewnątrz, bocznym przejściem. Chcesz pistolet? Cześć, bo mnie tu wywaliło. I mam jakiś pistolet. Dobra, jestem. Jezu, dziecko. Nie zabijaj zombie, nie zabijaj, bo nie... Znaczy, jak nie jest to konieczne oczywiście. Jeśli żaden nie biega, to nie ma sensu zabijać w tym przypadku. Bo trzeba oszczędzać na amunicję trochę. Na drugą stronę przebiegamy. Ej, chodźcie tu szybciej, bo już my jesteśmy tu na drugiej stronie. Znaczy, ja jestem z Crazolem. A Crazol 2, gdzie jesteś? Jestem na początku. To więc... wybiegnij szybko na zewnątrz. Bocznym przejściem, my czekamy tu na ciebie. Przejściem czuję, bo tam cała masa zombie. Ale tym bocznym, obocznym. I chodź tu do nas. Nie wiem, czy biegniesz tu, bo cię nie widzę jeszcze. Dobra, i chodź tutaj. No to my już dalej idziemy tutaj opróżnić kolejne pomieszczenie. Nie działa ammo. O, mam na szczęście latarkę. Ogólnie rzecz biorąc, zombie można w łatwy sposób załatwiać z broni białej, tylko trzeba taktycznie do tego podchodzić, zależnie jakiego rodzaju broni ma się. No, maczetą się najlepiej zabija. Maczetą najłatwiej się siekierą zabija, tak jak prawda. Jakąś właśnie siekierką, albo siekierką. Bo albo młotkiem. Tak, albo młotkiem, ale młotkiem się szybciej męczysz, a ma praktycznie taką samą efektywność. Młotem, o. Młot, tak. Młot ma największą chyba efektywność, ale najbardziej się męczysz nim, jak uderzysz.
co musimy tu zrobić? Ja już nie pamiętam. Chyba przejście po prostu musimy znaleźć, nie ma konkretnego celu. Okej, ja wezmę wtedy lepiej pistolet może. Miałam latarkę. O, mam zabijać go. Latarkę wychłodnię. No właśnie, to jest z tymi latarkami, to tu problematycznie często bywa, że właśnie nie ma latarek. Ikrami, fuck you! Tu coś, ej, mam pistolet, Darek, chcesz? Też. Fuck you, bitch! Co? Karim, weź sobie zmiennik, bo tak crazy, to nie wiadomo, który to... Dobra, to sobie zaraz zmienię po nim, dobra? Dwóch crazoli biega. Nie, bo mi konto pożyczył, bo grałem w tego, w Dead... ten... jak się nazywało? Dead Island. No. Lejtowo. No, a to sobie zmienię zaraz po tym. No i tak sobie dałem, bo tutaj zaprosiłem te osoby. Tu jest jakaś gaśnica, może ją wezmę. No, gaśnica to też jest broń, jako broń biała. O, mam się... Jest, mam topór i amunicję. Co masz? Mam ten taką, taki ten. Tu jest Uzi, jakby ktoś chciał, choć nie polecam. Znaczy, to jest słaba broń ogólnie, ale jakby ktoś chciał. Uzi? Nie, no, raz strzelam. Odrzuca tak. What the fuck? Gdzie to Jezu, trzeba... zombiak! On mnie wystraszył. Gdzie to trzeba dobra, zanieść? Chodź, no, chodźcie, ja mam butle. Kurczę, nic nie widzę, jest tak ciemno, że po prostu nic nie widzę. Wiesz, ma ktoś latarkę? Ja mam zapalniczkę, każdy ma. No. Nie no. To weź latarkę. Ktoś butle, ja to oświetlę trochę, bo ja tu dobra, przynajmniej... Dobra, ja wezmę ten młot. Odsuńcie się od tego. I pewnie trzeba strzelić, raz. To ja strzelam. Albo nie. O. I tu jeszcze nie odpowiedział. Tego jeszcze nie rozkminiliśmy. No. To jest inny, to jest chyba jeszcze inne zakończenie. Pamiętaj, że zawsze możesz odpychać też. Nie, jestem zarażony, nie. Pamiętaj, że zawsze możesz odpychać. Jesteś zarażony? O tak. I need a fucking nie, zobacz, nie mam HP. Masz czerwone, ale jak jesteś zarażony, to ci się pokazuje takie dziwne piorunki ci się pokazują w rogach, jakbyś był zarażony. Pokazują się? Takie czerwone te. Nie. No to nie jesteś może. Jak chcesz, mogę ci dać apteczkę, bo mam jedną. Ja też coś brałem, ogarnę. Chodź tutaj gdzieś tam w pomieszczeniu, żeby nikt nie zapieprzył. Dam ci apteczkę. Ej, apteczkę, bierz. I weź się wylecz, bo ty masz czerwone. O właśnie, teraz masz pomarańczowe. Jeśli nie jesteś zarażonym, to nic ci nie będzie. Tylko jeszcze raz mnie uderzył już pewnie. No właśnie, tu jest trochę ciemnawo. Nic nie widzę. Dobra, ja się nie pcham pierwszy, bo ja jestem słaby. Ej, gdzie jesteś? Ja już jestem na dole, tutaj w piwnicy. A no, ja jestem kocie. To tak, nie otwierajcie tych drzwi przypadkiem. O kurde, ktoś coś... Ale ich się nie da otworzyć. Nie da się? Nie da się. Aha, no to nawet nie wiem, nie tam no. Tam są takie dźwięki, tam drą się. Nie no, chyba się da, wystarczy deskę rozwalić. Tak? Jak? Nie da się. Deskę trzeba rozwalić, siekierą na przykład. Chyba, czy się nie da? Nie, poczekaj. Nie da się, to tak jest napisane. Aha, to nie wiem, dobra. Cały jeszcze, tam jest Uzi, tam jest... dalej. No ale Uzi nie jest jakoś szczególnie dobrą bronią, czy nie? Dziwne, z jakiegoś nie ma w ogóle celów nie ma w tej chwili, jakoś tak dziwnie. Ej, tutaj są jakieś klucze właśnie. O, to klucze weź, klucze chyba przyda do otwarcia jakichś drzwi. Ale nie ma ich, ale były tutaj. Nie, bo to losowo. Nie ma ich. Wiesz co, losowo się generują przeważnie poziomy. Znaczy, jest lekka losowość, to znaczy inaczej się trochę potoczy kampania, ale mniej więcej o to samo chodzi za każdym razem. Aha, ktoś zabrał klucz po prostu, jakiś Kiran ma albo klucz. Albo nie ma. A no na górę ma. Trzeba iść, tam są schody. Mają. Tutaj trzeba, dobra, osłyszone i tu trzeba drzwi otworzyć. Tam Kiran ma klucz, więc tutaj spokojnie. O, tutaj też jeszcze nie byliśmy. Uwaga, zaraz będzie masakra. On ma snaj. Aha, to, Jezu. A tu byliśmy. Co? Nie, no tutaj pamiętam. Kurde, daj, bo tak to trzeba wyjść. Tu jest jakaś. No topór. Nie tak łatwo wyjść, bo jest nie, troszkę ich tutaj sporo tych zombie, co nie? Jakiś topór? Toporem się ładnie załatwię, naciągasz maksymalnie, bo to jest, wiesz. Naciągasz, uwaga, zombie wchodzą do pokoju, nie udaje mi się ich utrzymać. Naciągasz topór z całej siły i podchodzisz i uderzasz. No. W głowę, co nie? I wtedy na hita spadają.
Tylko pamiętaj, żeby się naciągnąć, pamiętaj też, że bohater się męczy, czyli nie zawsze to działa tak jak chcesz, nie? O, no, rzeczywiście. O, widzisz? I teraz wychodzimy. Okej. Okay. I teraz tak, musimy się tu dostać... Trzeba wejść, tylko trzeba to ugasić. Co się stało? Coś mnie zreagowało. What the fuck? No, chyba jakiś connection wywali problem, nas. Tak mi się wydaje. Auto disconnect, wywali. No, wywali, wywali. No to wywali. Chyba tyle sobie pograliśmy na tym serwerze. No i właśnie chyba nasza piękna gra się w tej chwili skończyła. No właśnie, będę musiał później, wiecie co, przyszłościowo zmienię potem porty i być może będę mógł tworzyć ten serwer. No w tej chwili niestety nie mam takiej możliwości. No niestety, no dobra. Dobra, zaraz może coś znajdę. Bo ja chcę zagrać w sumie konkretną mapę, którą jeszcze nie ukończyłem, a zawsze chciałem to jakoś ten... nie, kurde, chciałem się gdzieś dołączyć, oczywiście chwila i już serwer pełny. Zero. Nie. A ja co jest taka ta? Serwer chroniony przez technologię, coś tam, anti-cheat. Może nam wbić? Z czym? Chroniony przez anti-cheat, coś takiego. To chyba, te serwery chyba nie działają ogólnie, nie są jakoś działające, nie wiem dlaczego. Mogę spróbować. A nie, nie działa, dobra. No. One są, bo to jest ochrona VAT, czyli że nie można cheatować, krótko mówiąc. No, dobra, ej, ja zmieniam nazwę, dobra? Dobra. Zaraz mam powiem. Nic nie ma, wszystko się... gdzieś się dołączam, gdzie pozornie było zero graczy, ale nie wiem, czy faktycznie. Dobra, już idziemy do ciebie. Gdzie, no mówię, pozornie zero graczy było napisane, ale czy tak będzie faktycznie? No coś jest, 1:8. Chyba ty jesteś tylko. No, spróbujcie się dołączyć. Już. Chodźcie, bo zaraz będzie pełny, bo to jest tak, że serwer zostaje postawiony, to po chwili już jest pełny, więc warto tutaj się szybko dołączyć. No już jako drugi dobijam. Spoko, bo widzę, że się już rzucili na ogólnie rzecz biorąc na tą mapę. A co to za mapka? No to jest właśnie Lakeside. Tej mapy jako z kampanii to jest jedyna, której nie ukończyłem jeszcze. Moja bo... pierwsza mapa, jaką grałem. Tak? O, nie, o jest, dobra. Nie jest chyba aż taka trudna, ale... Dobra. A, o, maszetę mam. Dobrze. No mi też jakaś broń, to tak, latarka się przyda, jakaś broń biała by mi też się przydała. Dlatego właśnie szukam. Weźcie dla mnie jakieś... O, dobra, mam młot, dobra. To sprawa się rozwiązała. Strzelbę mam. Aha. A nie, koleś mi zabrał, nie? No ja też mam strzelbę, tylko że mam dwururkę i niestety dwururka jest średnia. Mam taki palący się ten, co się rzuca i się pali. A ja wiem. Ale ciemno. Gdzie wy jesteście? Dobra, to co, wychodzimy chyba, co nie? Jak no, trzeba działać. Tu wejściem głównym, trzeba po prostu rozwalić. Tutaj są zombiaki przy wejściu. Tak? Ja mam ten palący się ten, nie? A to trzeba... A, to tak! No dobra, wchodzimy. Ja, omijamy. Jak się da ominąć, to nie ma sensu załatwiać, naprawdę. Tu to trzeba sprawnie trochę podchodzić do tego... Gdzie jest tutaj? Jest Krayzol i jest... Kerimans. A, jesteście, dobra. Bo zmieniłeś nick, no, okej. Kerimanso. No to idziemy. No. Tu macie, weźcie klucz, tu jest klucz, jakby ktoś był pewnie, będzie potrzebny. Dobrze to. Tu trzeba go tak trzymać, nie? Nie, chyba raz naciśniesz E i powinien się trzymać. Dobra, tam też to sobie. To ja go niosę, może ci. Dobra. O. Tutaj, do drzwi. Tutaj, tutaj się w tym budynku się trochę rozgościmy, więc no trzeba go włożyć do dziurki na klucz, nie? Upuściłeś klucz. O, włożyłem. Dobra, teraz przekręcić mu. O, właśnie. Uuu, mistrz, uważajcie. Tutaj już tutaj załatwiamy zombie, dlatego że ogólnie ten budynek warto czyścić w miarę. Tu jest amunicja jakaś. Tu jest karabin, gdyby ktoś chciał. O, AK jest. Dobra, wziąłem. Plecy. Ale dobra, pojedynczo strzela, nie trać tak amunicji. No. Z maczety będę walił. Jezu, zombiak tam biega. No to no, musicie uważać na te biegające. Jezu, jestem... Zaraz padnę. Nie no, masz chyba... Jestem masz duży... zarażony, dobra. Jesteś zarażony? Tak. No to masz jeszcze pilsy możesz brać. To wtedy przedłużasz. Jak nie masz pilsów, to weź, jak będziemy mieli pilsy,
To specjalnie dla ciebie będziemy. Będziesz miał trudności, żeby ukończyć ogólnie rzecz biorąc ten pomysł. Mam pilsy, jak chcecie. No to jak masz pilsy, to daj mu, ale nie zażywaj ich od razu. Nie zażywaj ich od razu, tylko wtedy, kiedy już nie będziesz praktycznie nic widział. No dobra. Bo wtedy, jakby nie będziesz już nic widział, to jest najlepszy moment, żeby użyć pilsy. I wtedy jak mam takie coś do rzucania, chodźcie tu. Okej. Dobra. Chodźcie tędy, co nie? Tędy jest chyba dobra droga. Musimy znaleźć jakiś klucz do garażu. Ej, dobra, weź ktoś apteczkę, bo tutaj jest, uwaga dziecko. Dobra, wiem. Weź apteczkę i weź bandaż. Weź te dwie rzeczy. Ja idę, bo nie mogę. Zabijam. Leczysz się tym? Dobra, wziąłem apteczkę. Nie korzystajcie, jeśli to nie jest potrzebne, co nie? To warto wykorzystać, kiedy już naprawdę nie ma... Już nie ma lepszego tunelu. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba znaleźć jakiś klucz. Dobra, ale ciemno. Dobra, drzwi nie można otworzyć. Dobra, już. O, fuck, jeden runner. Kurde, bo nie mam... Odepnij go. Czekajcie, że zakabę. Nie. Musimy klucz znaleźć. Trzeba znaleźć klucz, który jest do tych drzwi, co nie? A one są zamknięte, no. Dobra, ja se zmienię na jakiś młot, co nie? Kurde, nic i tak nic nie widzę. Przydałoby mi się jakaś jednoręczna broń biała. Bo młot jest dwuręczny, a w ciemnych pomieszczeniach... To tak, szukamy klucz teraz, bo musimy znaleźć jakiś klucz do garażu. O, Karim, dam ci coś, chodź. No, mam pełny ekwipunek, ale dobra. Trzymaj. Jezu, czekaj. Co ty? Nie, weź to, weź. To się rzucaj, to patrz. Trzymaj apteczkę, ej. Oczekaj, bo ja już jestem zarażony. Dawaj. Zarażony jestem, wiesz? Kto jest zarażony? Ej, ja. Ja. Obaj jesteście zarażeni? Tak. O, no to trochę marnie. Tylko jeden może z pilsów korzystać. Dobra, jak chcecie, mam AK i mam apteczki. Coś chce? Nie no, ja mam zielone chyba, więc nie potrzebuję w tej chwili. Dobra, Darek, chodź. Musimy znaleźć tylko ten... plecy masz. Ja nic nie widzę, mam na czarno. To zażyj pilsy, jak nie masz na czarno. Ale nie, już Darkowi tam. Aha, okej. Okay. Dam ci go, chcesz? Dobra, już umarłem. O, jest klucz, bardzo dobrze, ktoś znalazł klucz. Dobra, chodźcie tu do drzwi. Bo on mnie goni, pomóżcie mi, ja już się uleczyłem tregu. Dawaj, odepnij. Jak cię goni, to nie możesz jako ten, to odpychasz wtedy. Co nie? Kurde, no patrz. To wtedy należy odpychać, co nie? Dobra, wiecie co? Wow, ale mnie wyskoczył. Dobra, chodźcie tu do drzwi. Kto tam jeszcze żyje, niech tu przyjdzie. Czekaj, do drzwi. Obaj zarażeni. Czekaj, jeszcze się ale uleczy. Ktoś tam chyba miał pilsy, co nie? Ja mam. To chodź, no to jak masz pilsy, to jeszcze trochę przeżyjesz. Tylko chodź tu już. Ej, nie, uleczyłem się całkiem, żyję. No ale nie, chodzi o to, wiesz, zarażony jesteś wtedy, kiedy widać takie... No już nie jestem właśnie. Nie, zaraz. No dobra. Już się uleczyłem tak, że nie jest. No chodź tutaj. Nie walcz już z tymi zombieczkami. Chodź tutaj dalej. Krayzol, chodź dalej tu. Do tych drzwi. I idziemy dalej, bo tu trzeba penetrować, co nie? Jezu. Ej, pastorze jest amunicją. 4 strza. Ja. Dobrze, że tutaj spokojnie oczyszczamy za pomocą broni białej. Żeby nie marnować amunicji. Tak nie mam. Uwaga, dziecko. No, ona szybko biega, to dziecko. Dziecko jest irytujące, bo je trudno trafić. No chyba kwak. No tylko po prostu... O, fuck! Ja jestem ranny. Kto ma bandaż? Ja mam bandaż, mam. Daj mi bandaż. Wyrzuć bandaż, dzięki. Bo jestem krwawiący, o. Teraz ej, tam jest shotgun właśnie. No właśnie chcę wziąć, ale pozwolicie, że wezmę shotguna. Dzięki. Wiesz, shotguna. Bo to rozwala. W sumie praktycznie pewnie i tak musimy to rozwalić, ale ja bym jeszcze przeszukał. A nie, tu jest zablokowane, okej, to nic z tego. Całe szczęście, bo nie chcę tam iść. Nie no, tam ogólnie można byłoby pójść, żeby troszkę przeczesać jeszcze tereny i poznajdować fajne rzeczy, ale widzę, że się chyba nie da w tym przypadku. A tu miałeś amunicję w tej strzelbie? A masz 12 tą amunicję 12 gaug? Nie, 45 ACP. To nie, bo mi... Chodź szybko, musimy wyjść stąd. Wyjdę. Chodź, omiń, odepnij i omiń. Dobra, idziemy. Nie ma sensu. Tutaj omijamy.
pomiędzy zombiaczkami. Kurwa, no i masz czerwone życie, więc uważaj. No teraz nie daj się trafić, nie? Zajebany. Dobra, co my mamy? Musimy generator włączyć, no dobra. To chyba tutaj. I wtedy łódką uciekacie. Ja umieram. Ale nie krwawisz, jesteś zarażony? No właśnie taki mam szary ekran, ale... No. A, szary ekran, czyli ranny. Nie, no to jesteś ranny, czyli nie mam w tym... Wiesz, nie podchodź do zombie po prostu. Zastanawiam się, jak ten generator uruchomić. Paliwem, trzeba było dawać do generatora. No, paliwem. Chyba paliwem, no właśnie. Tu jest coś, nie, to butelka do rzucania, dobra. Uważaj. O, Darek. Tu jest paliwo, patrz, to masz, to jest paliwo. Nie? Nie, to nie jest paliwo. Nie, no właśnie nie. To chyba trzeba jakieś, trzeba znaleźć po prostu kanister z paliwem i to załatwić. Dobra, tak, czyli znowu nas czeka troszkę biegania. Tylko tak, postaraj się, nie podchodź do zombie, wiesz, nie podchodź, na wszelki wypadek. Spróbuję. Tam jakiś typek ma właśnie koło chyba siebie kanister. Tak, to może on weźmie, bo to chyba o to chodzi, że trzeba wziąć ten kanister. No, bierze go. No to świetnie. Dobra, to my poczekamy sobie przy generatorze na tego typka. Okej. To my na niego tu poczekamy. Ja tutaj poczyszczam swoim młotem trochę teren. No, on już będzie koło. Ja się nie zbliżę. No ty lepiej tu się tutaj ostrożnie, bo ty ze swoim życiem. Dobrze, masz szczęście, że nie jesteś zarażony. Ile mam życia? Powiedz mi. Karim. Czerwone masz. Czekaj, już mówię. Masz 20 HP. No to lipcie. A ile ja mam? Już. Oj, ekran mi się robi taki. Dobra, zaraz umrę. 85 masz. Dobra. Generator uruchomiony, idziemy dalej. Musimy już ekran stranie, zaraz będę chory. Ale co, jesteś zarażony jednak? No, jestem zarażony. O, masz pilsy? Nie masz pilsów? Nie mam nic. No to nie ma co. To daj te itemki najpotrzebniejsze może. Ale nie mam, tylko młot. A. A masz już czarny ekran? Jeszcze nie, jak będę umierał, to odejdę. Mam, może cię zabiję tak ten prowizor. Już tak, wiesz, z wyprzedzeniem. Już to skończymy już, czekaj. Nie, wiesz co, to jeszcze kawał drogi. Może pobiegnij do budynku i znajdź... Albo dobra, może będą tu pilsy. Krzyknij pilsy, znaczy krzyknij do ziomeczka, żeby ci dał pilsy, może ma. Tu jest karabin, co nie, ale ze swoim stanem to i tak to ci niewiele da. To jest Polak? Nie, to nie jest chyba Polak. Kurde, oczywiście nic nie widzę, bo jest ciemno. Ja nic nie widzę, bo umieram. Ej, on ma pilsy. Oj, dobra, nie. Nie zdąży nawet. Nie zdąży? Ja tam nie wchodzę, bo nic nie widzę, dobra. A, no to już. Ja odchodzę stąd. I dupa. No to trochę ci faktycznie nie wyszło. Biega. O, kolejny. Nauczyłem zabijać zombiaków. Tak, słyszymy. No, to trzeba do tego taktycznie podchodzić, czyli najlepiej właśnie z siekierki... O. Albo z czegoś takiego, nawet w ogóle z broni palnej się spoko z zombiaczki sieka. Tylko, że trzeba... Znaczy z broni palnej i z broni białej. Tylko, że trzeba odpowiednią mieć, bo na przykład te takie leciutkie to są, no, dosyć słabe. No, ale zawsze coś. Zaraz mi się amunicja skończy, tak mi się zda. No już mu się pewnie skończyła. No to mamy jeszcze przecież ten młot. Mamy młot, mamy siekierę. Jakoś damy radę, tak mi się wydaje. Gość jest ogarnięty dosyć. To myślę, że możemy dać radę. Że już to przeszedł. No być może, nie wątpię. O, tu jest trochę więcej zombiczku. To będzie trochę więcej oczyszczenia. Ale widziałem mapę już. A jeszcze jej nie widziałem. Nie, radio. Tutaj będzie ten radio, coś takiego? Nie. Nie wiem, wiesz, to czas, nie wiem, czy nie, tego zakończenia akurat nie znam, bo... Tam jest radio na biurku, tak, na dole. Tam dalej, tam gdzie on idzie. Tak, tak. Kurczę, to te pomieszczenia, nie wiem, wydaje mi się, że tu już byliśmy. No, tu było radio i trzeba było coś na nie nacisnąć. Tak było przynajmniej. Grałem. No dobra. Tu widzę, że do drzwi, no dobra. O, patrz, zabił mi fraga.
One są zamknięte? Tu kod trzeba wpisać, co nie odpowiedni. Trzeba go znaleźć. Czyli trzeba go znaleźć, on jest albo gdzieś na mapie ukryty, albo... Albo na górze na przykład. Nie wiem, no ja idę na razie z naziomkiem, bo może on wiedzie, trzeba iść. No pewnie wie, bo on znaleźć karabin. Dobra, wiesz co, on sobie pójdzie, gdzieś sobie pójdzie, ja pójdę w drugą stronę, pójdę na górę zobaczyć. To jest tylko ciemno. Cholera, jak ja tego nie lubię. Nic nie widzę po prostu. Idź na górę, co nie, w absolutnych ciemnościach. No i tak, są zombie, co nie, tylko jak tutaj ich zabić, jak ja i tak nic nie będę widzieć, gdzie uderzę. Tak, uderzaj na ślepo. Nie, nie mam mowy nawet. No patrz, nic nie widzę. Muszę ten. Muszę ten. Gdzie tu było zejście? O, jest zejście. Na górze, jak nic, na górze jest kod, tylko że po prostu wejdę tym oficjalnym wejściem, a nie tym... Chyba, że on już zna, bo może taki ogarnięty się wydaje. Zaraz zobaczymy. Może już zna kod. No już wpisuję coś. No patrz, urósł mnie. Coś nie bardzo. No. Coś chyba nie bardzo, coś mu nie wychodzi. Dobra, czyli nie zna kodu, krótko mówiąc. No dobra, czyli idę na... penetrację. Wow, fuck, ale się wkopałem. Kurde, odepnij. Au, au. Uważaj. Au, au, au. 40 HP masz. Ile? 40. No to nie ma tragedii, ogólnie spieprzyłem. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zaraził, a jest to prawdopodobne. Bo niepotrzebnie się wpieprzałem w środek, nie myślałem, że ich tutaj aż tak dużo się namnożyło. No i problemik. Będę, jeśli będę zarażony, będę musiał pilsy znaleźć. Oni się respią, czy...? Tak, oni się tutaj respią najwidoczniej. Jest jakaś strzelba na ziemi. No to tam, którą kiedyś upuściłem, co nie? Co? Dobra, chyba miałem farta i nie jestem zarażony, więc nie ma tragedii. Chyba nie jestem, ale chyba już wiem, gdzie można znaleźć kod. Tak mi się wydaje. Gdzieś tutaj właśnie. Tam leży? No gdzieś tu chyba leży, co nie? Wróć. Momencik. Oj, kusza, kusza jest super bronią. Zdaje się, że on tam leży. Co? No nie wiedziałem, że można mieć kuszę. Znaczy, przepraszam, nie kuszę, tylko łuk. To chciałem, miałem na myśli. Idź na prawo. No, fajnie się jeszcze. Tutaj leży coś. Ej, to weź mi to, mogłeś mi przed to powiedzieć. Czekaj. No to mówiłem ci cały czas, ty mnie nie słuchasz. Ale mogłeś mi powiedzieć kod. Nie, ja wam napiszę, jak chcecie. Ale... No, mogę tam polecić. 2105. Dobra, macie. Nie widzę napisu. O, apteczka. Tego szukam. Apteczka i jeszcze w razie czego by się przydały jakieś pilsy, tak? W razie czego. Wiecie co, łuk jest o tyle fajny, że jak ma się więcej strzał, bo teraz mam tylko jedną, to jest coś takiego, że może strzały się nie kończą ogólnie rzecz biorąc. To jest jakaś amunicja. No bo można jeszcze zbierać. Tak, strzały zawsze gdzieś leżą i strzały się nie kończą, tylko można je potem zbierać. 2105, tak? Dobra, to pójdziemy otworzyć. Chyba, że okaże się, że to nie do tych drzwi, tylko... Nie, to do tych, jak nic. Tymi drzwiami jest komputer. Ogólnie deski zabite są. O, są pilsy w środku, apteczka. No patrz, nie udało się. Pilsy są w środku, za drzwiami. Tak, za tymi drzwiami? No, tak. Jest, apteczka i pilsy. Wyjdź, żeby ci nie zabrał. I amunicja. O! Pilsy. Dobra, nie widział. Kurde. Uciekaj mam z tym. Mam. Apteczkę mam już. Tak. Wziąłem no tylko pilsy w razie czego. No dobra, i co teraz? Bo nie wiem, co teraz mamy zrobić. W tym pomieszczeniu już byłeś. Tu latam i sprawdzam, co jest. No ja też tak. Tu zombiaków nie ma. Nie, no tutaj już się było, w tym pomieszczeniu. No tak, właśnie, no i właśnie... Aha, muszę coś tam, nie ma sygnału, muszę coś tam z satelitą zrobić. Może ulecz się albo coś. Nie, dobra, uleczę się jak będę w gorszym stanie. Teraz nie wiem, czy jest sens jeszcze. Ile apteczka daje HP? 50? Raczej tak. Bo też są takie skrzynki i tam daje życie jakoś. No to w survivalach przeważnie, w kampanii rzadko. Jestem ciekaw właśnie, co z tą satelitą całą i gdzie teraz się udać musimy. Poszukajcie jakieś satelity czy czegoś takiego. Dobra. To właśnie lata cały czas. No, ja w sumie też właśnie. Na górze są pilsy jeszcze jedne. Ale mam już jedne, mam wszystko, mam apteczkę, bandaża, apteczkę i pilsy, wszystko. Więc pod tym względem jest elegancko. Może gdzieś na zewnątrz?
Czekajcie. No a tu właśnie też latam. Teczka, pils. Patrzę. Dobra, będę pamiętał. No i potem właśnie, bo potem tak, no idzie teraz, nie? No. Aż w sumie troszkę się obawiam iść tak na ślepo. Gdzieś tam. Zombie w wodzie jest, nie wiem, biega po wodzie. Aha, no to cóż, jak to woli. No nie wiedziałem, że można. Boże, jak mnie denerwują te respiące się zombie tutaj cały czas. Nie wiem, czy... A gdzie ziomek pobiegł? On jest w budynku. Nie, on już nie jest w budynku, on gdzieś... Tam dalej jest wyjście, bo... Ale do kogo to było, to... On jest za domem, jakoś tam gdzieś z tyłu. No, gdzieś z tyłu, pewnie też nie wie, nie ma pojęcia bladego, gdzie się udać. On jest tam dalej. Dobra, tak. Trudno, przejdę się, na spacer pójdę, może znajdę coś. Łuk jest dobry. A, wiem, już tutaj trzeba łódką ucieknąć, coś mi się zdaje, uciec. Możliwe, tylko że i tak na razie jeszcze misje, jesteśmy w trakcie wykonywania misji tak naprawdę, więc... Bo tam jest taka szopa na zewnątrz i tam... Tutaj chyba znalazłem przejście. Bo tu, a nie, tu nie. Bo tutaj nie. Ja ci powiem coś w środku. Nie. Jest jakiś generator. Coś trzeba włączyć tam. No. Co trzeba? Pils jest trzech zombiaków. Gdzie? Tutaj gdzie jestem? Tak, tam jest jakiś, trzeba coś włączyć, się świeci jakaś lampeczka. Ale tutaj jest zablokowane, wiesz, tak jak już to tam inaczej trzeba się dostać, bo ja wiem, że kiedyś jak tu grałem była ta wersja i jakoś się tam dostałem. Nie rozwalić tego? Nie da się właśnie tego rozwalić. Czekaj, jeszcze raz sprawdzę, żeby nie było, że... Widzisz tą szopkę? O, czekaj, drabina jest. O, wiem, mam. Tutaj drabina z satelitą, widzisz? Gdzie ty masz drabinę? Nie, już ty tak znalazł drabinę z satelitą. Znalazł? No, już znalazł drabinę i tam jest satelita. Boże, ja nie wiem gdzie on pobiegł, ale dobra. Pójdź tutaj pewnie. Znalazł, no, on okej. Tam robi. Dobra, czyli ja wracam do bazy w takim razie. No jest. Co on jej zrobił? Nie wiem. Użyj laptop. Dobra, czyli wracamy do bazy. Aha, tam jest SOS napisane. I co, teraz pewnie nie wejdę, bo będzie całe... Nie ma tragedii. Do środka walczy. A gdzie on jest? Znowu tutaj. On coś tam przy laptopie. Ło! Kurde, wiesz, że mnie ugryzłeś właśnie przed chwilą? O. Wiesz, że twoje ciało mnie zabiło tak szybciutko, że nie zdążyłem nic zrobić? Kogo? Moje. No, twoje, to ty byłeś, to ty przecież zabiłeś. Zginęłeś tam, zamieniłeś się w zombie. A jaki nie fart. Ale no spieprzyłem. Spieprzyłem sobie. Ale gdzieś na dworze padłem, gdzieś uciekłem na dół. No wiem, no i z dworu właśnie zombiak przybiegł i to byłeś ty. A wiesz, a to już było ratunek, zobaczcie. Już statek przypłynął. Ale ten spieprzyłem sobie robotę. Co to strzela? Helikopter. O! No to już jest końcówka, teraz jest ostateczny. Tylko że jak on nie zdąży, to oczywiście ucieknie mu statek, to jest tak zrobione. Bo ostatnio jak ja grałem, to była taka, trzeba było uciec łódką. Zdąży. Taka łódeczka. Chyba zdążył, chyba mu się uda. Cholę. Albo zginie jeszcze na końcu. Ma czerwone życie. Nie, dobra, nie ma czerwonego życia. A, zaraz i ten ucieknie mu. Nie, dobra. Zdążył, skubany. No ty trzeba jeszcze skoczyć. No, udało mu się, naprawdę mu się udało. Trzeba przyznać, że... No, fart. Kurczę, szkoda, bo ta runda mi została i tej rundy nie mogę ukończyć cały czas. Ale dobra, to innym razem ukończymy najwyżej. To będzie ta mapa teraz? Nie wiem, jaka teraz będzie mapa. Ja bym w sumie Survival troszkę pograł, bo w nim nie jestem dobry, a to jest też trudna sztuka. No. Ale te taka kampania też jest fajna. Polak. A to no, ten. Polak. Gdzie? No Polak, pa. Nie mi... wiem, jakoś ostatnio za dużo nie. Polaków. Chciałem pomóc, co wygrał. Nie tak będzie płynął na tym statku. No dobra. Tak więc tak się zakończyło. Dobra, wiecie co? Ja zaraz wracam, bo będę leciał. Znaczy zaraz wracam, idę po prostu na obiad. Okej, dobra. To będziecie gdzieś grać, to okej, spoko. A tu widzę, że poczekaj, Danio. No Danio jest Polakiem, tak? A, no. Znowu ten ty dziecko weszło. Które, te co, słychać mnie? Ten Niki, coś to nie. No, on co chwilę, słychać mnie.
Dobra, ja ogólnie na... Wiecie co, ja na razie was zostawiam, bo idę coś zjeść, ogólnie rzecz biorąc. Dobra? No dobra. Potem najwyżej się do was dołączę. Okay. No, ja ich zostawiam, a z wami się jeszcze pożegnam. To jest ta mapa, tak, na tyle by było. W dzisiejszym odcinku właśnie próbowaliśmy przejść Lakeside, niestety znowu nam się nie powiodło, mimo że byliśmy bardzo blisko, zginęliśmy troszkę w marny sposób, jak widzicie młot jest wolną bronią i szybko się męczymy, posiadając tą broń, więc nie było wcale tak łatwo. No dobra, oczywiście zapraszam was do oglądania kolejnych części, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wszystkim. No kurde, wszystko mi zabrali, złodzieje.